Wiatr taki trochę średni, ale dobra, ja jestem gotowy. To ja też. No, jak możesz, to na Discorda będzie nam łatwiej. Już. Na kanał. Już powinieneś móc. No tu Lecimy. jestem. Płyniemy po skarb. Witam, witam. I proszę pana, my będziemy musieli tak tą wysepkę dziabnąć. Pod wiatr trochę mamy. Nie wiem, czy damy radę. Ja biorę dwa pistolety i łuk. Nie wiem, ile będzie tam tych potworów. I szable jeszcze mam. No ja biorę szable i cztery pistolety. Zobacz tą mapę. Mapa to jest w ogóle jakaś totalna lipa, bo 42 golda. O kurde, żagle dół! Co, żagle dół? Pamiętaj, żebyś na początku kotwicę rzucał, a później żagle, to... Bo ja chyba tutaj na górze nie mogłem rzucić tej kotwicy, nie wiem czemu. Dobra, teraz obracam. Nie widziałem w ogóle tego. Da się wejść na bocianie gniazdo, tylko drabinę trzeba zrobić, my tutaj nie mamy w tym momencie. Grę mi zatrzymało. Tak żebyśmy mieli przygodę, bo łódka się może... się niszczy od przywalenia. I co wywaliło ci? Nie, mam zamrożony ekran. Tu. Może zaraz ruszę. No dziwne, bo ja nie mam. Dobra, spróbuję się relogować. Dobra. Picha, kolejkę dalej. Dobra, robimy marny zwrot. Ten żagiel tylny to jednak mi trochę teraz zasłania, jak tak patrzę. Jak będę pływał, to dużo nie widzę. Ja muszę jeszcze to okrążyć i jakoś tutaj. Okej, dobra, czyli tamten cypel też muszę okrążyć. Ale to trzeba mieć skill kapitański, a obecnie nie mam jak zrobić. Tego skilla dodać. Dobra, jak teraz jesteśmy? Trochę dziwnie. To jest jednak w tamtej zatoczce chyba.
Jakoś coś mi się dzisiaj dziwnie pływa. Może na jednym na razie, bo jakoś strasznie szybko pruje ta łajba. I żagielek. No bo to jest, myślałem, że to troszeczkę dalej będzie. Cześć, bosnik. No i jak tam? No próbuję się zalogować na serwer. Pochrapujesz. Pomoc się przyda na pewno. Okej, okay, czyli ja tutaj teraz dobijam, a chciałbym tam, tylko że tam to też tak średnio jest. Dobra, zaraz mam nadzieję, że tu nie ma mielizn. Rzucę kotwicę, później odwrócę statek. Też chodzi mi o to, że jak będziemy kopać, możliwe, że zginiemy od tych szkieletów. Tak, w sumie to jeszcze mógłbym chyba kawałeczek podpłynąć. Jak mi się wydaje, to będzie szybko przynajmniej wrócić. Dobra, tak jest ok. Zwijamy żagiel. Close. Teraz od razu przygotuję łajbę, odwrócę. Cześć, foczka. Obracanie niestety trochę czasu zajmuje. Łódki. Ale jesteśmy w dobrym miejscu. O, patrzcie! Dobra, jak macie mapę i macie ją na pasku szybkiego wyboru, to nawet z takiego dużego dystansu pokazuje wam, gdzie jest ten skarb. Także wow, myślałem, że to trzeba jakoś bardzo blisko podejść. Widzisz słup światła? Różowy? Na razie mam czarny ekran i brak odpowiedzi od... To lipa. Dziwne, że ja normalnie jakoś działam. Ciężko powiedzieć, czy to serwer, czy co to jest. Nie, to chyba u mnie coś, bo mam... Chwila, coś się zmieniło. Dobra, jest. Okej. Okay. Pewnie nie widzisz tego słupa światła. Nie, muszę mieć chyba łopatę. Mapę musisz mieć. Dobra, łajba odwrócona. Kotwica dół. Dzięki za followka. Nie, nie widziałem, nie widziałem. Ani cyklopa, ani meduzy. Nie byłem na tych wyspach, ale one są na takich wyspach, że tam łatwo dopłynąć. Co, jesteśmy gotowi? Ryzyk fizyk. Ja mam trochę za dużo pocisków, nie wiem po co mi to. Strzały to mogę zużyć, ale pociski to nie bardzo. No to abordaż! Zostaw drabinę. Jest w dole. Tak, to chyba będzie tak wyglądało, że ja kopnę ziemię i te szkielety wyskoczą. Nie wiem ile ich będzie, ale chyba mało, bo to jest jakaś słaba mapa bardzo. Zobaczymy. Dzięki za followka. Masz wodę, masz jedzenie, żeby nie zabrakło w trakcie? No mam prawie full. Dobra, super. No tak, tak wygląda mapka nasza. No i tylko ona jest odwrócona, ta po prawej stronie. No, więc jesteśmy w dobrym miejscu. Poza tym, no w tym punkcie musimy kopać po prostu, który nam pokazuje tutaj.
Ale... A słyszysz teraz ten dźwięk, czy nie? O kurde, o kurde! One już wyskoczyły. O, nie trafiłem. Te mini gry, kurde, masakra. Chowają się, jak odchodzimy od skarbu? Chyba tak. Uważaj, bo są też łucznicy. Jakiś tu wielki wylazł. A nie, on tak tylko wyglądał. W głowę to wchodzi duży damage. Nie możemy biegać, jak przeładowujemy, bo wtedy chyba wszystko nam się straci. Kurde, ale to było beznadziejne. Wolę strzelać z jednego pistoletu niż z dwóch. Dobra. Nie wiem, czy z łuku by nie było lepiej. Nie wiem jak mocno biją i nie chcę sprawdzać. Kurde. Lagi są. No nie wierzę, tego nie trafiłem, naprawdę. Tam z dzikiem walczył, czy z czymś, to nam pomoże trochę. Jak je zabijamy, to będziemy mogli skarb wykopać. To jest jakiś gracz chyba. Rzuć mi tą łopatę, please. Dobra, chyba wszystko, co? No ja nic nie widzę, więc... Dobra, to ja teraz kopię ten skarb. Dzięki za followka. Jest, jest. Nie wiem, czy jest jedna, czy może być więcej. Skarb wykopałem, ale nic nie mogę z tym zrobić. A nie dostałeś do klipunku? Dostałem. O, o, fajne. Mam 29 golda i 4 blue. Ty też dostałeś? Heavy shield, scissors, climbing peak i pike. A to inne dostałeś. To ja dostałem wagon. Taki diligence jakby. I cargo saddle. Czyli do jakiegoś tam miśka się podrzuca i można mu dodawać. I level wskoczył. Ty, nawet nie spoko, tak. To łatwe, tylko ja nic nie trafiłem prawie. W plecy warto ich. Pierwszy strzał mi wyszedł, trafiłem w głowę, ale później była lipa. Jeszcze jakiś typ o tu przyszedł. Ale one chyba słabo biły, bo one cię uderzyły za 4 z tego co widziałem. A nie wiem. Chyba tak było, nie? Ja 6. W każdym razie jednego w plecy na jeden hit strzelił. W głowę tam za 1000 jednemu trafiłem. A w szyję chyba za 200. No to te skarby można robić, ci powiem. Tylko lepsze mapy niż te. Bo tutaj 42 było napisane, że jest wartość tego skarbu. Ale jeżeli ja mogę dzięki temu zrobić taki diligence, to pewnie trzeba konia podpiąć. No trzeba. No jeszcze jeden poziom i będą karabiny. Karabiny? A takie te shotguny czy snajper, te ostatnie? No mi się właśnie zdaje, że to te można. Shotguny. Dopiero następny jest karabin. Można raz. Bo są chyba trzy właśnie, nie? Ten co mamy, shotgun i jakiś tam półsnajperski. No też mi się tak wydaje. Chyba, że z blueprintów ich wersje wypadają. Tam widziałem jeszcze, że jest coś takiego jak... jak to się nazywa? Mini ball. Nie wiem co to znaczy. Ale może jakoś szybciej się przeładowuje? Właśnie przy tej snajperce.
Minimal może być śrutem właśnie. Żeby budować blueprinty, trzeba mieć ich itemy. To czekaj. Znaczy, tutaj widzisz mi siodła z kolei brakuje, nie? Ale... Crafting requires... A, czyli wymaga skilla. Dobra. Craftowanie i tak wymaga skilla. Blueprint ci nie daje. On tylko po prostu robisz mocniejszy, także... zdziwiony w sumie. Ale hide armor mam trochę lepszy. No tak, bo tu miałem napisane, wiesz, włożyłem do Smithiego i było napisane, że wymaga skilla i tak. A to lipa rzeczywiście. Adam, kiedy ci to zrobili? Bo ja dzisiaj próbowałem zatopić, to nie mogłem zatopić. Zwinąłeś drabinkę? To jest. To jest, to co, wracamy. Ja tylko ten tu i podkładam, że... Ale to ja już będę teraz zbierał mapy. Fajnie, że przynajmniej na tej samej mapie znaleźliśmy. Ten skarb był, a nie na jakiejś innej, bo to podnosiłem tam przy brzegu u nas. Spoko. Piękny statek mamy? No, dziękuję, też mi się bardzo podoba. Dzisiaj go zbudowałem. Znaczy, dzisiaj go przebudowałem, bo on zbudowany już jest od dawna, już ma 17 level. Ale dzisiaj go troszkę przerobiłem. Przepraszam. 2 dni temu cię zatopili, to już chyba to nie działa na szczęście, to zatapianie. Pod wiatr. Żagle duch! Co żagle duch? Zwrot! Pięknie. Musimy niewolników wrzucić na tą łajbę. No dobrze, do tego pasuje. Czy ja tu przepłynę, czy to jest mielizna? Ale patrz, jaka szybka jest ta łódka. Mi się wydaje, że ona jest szybsza, albo w update'cie coś zmienili. Tu jest mielizna, ale ominięta będzie. Zwrot, znaczy nie zwrot, ale wyrównanie kursu. To jest. Ja wiem, że jak jest statek przeciążony, to zadaje obrażenia, ale już chyba nie możesz komuś przeciążyć, wiesz? Chociaż nie wiem. Warto by było sprawdzić, bo mam kilka tratw u siebie i chciałbym je zatopić, bo mi trochę mnie denerwują. Tak, ale ja już jestem, będę fanem szukania skarbów. Pewnie im lepsza mapa, tym więcej tych szkieletów, albo jakieś wyższe levele, bo to takie były cienkie. Tam gość walczył szabelką z nimi. Będą wyższe levele na wyższych mapach. Ej, no, twoim zdaniem płynie szybciej łajba niż wczoraj przed update'em? No tak mi się wydaje, ale z drugiej strony mi strasznie teraz tnie. No mi też trochę tnie, ale mam wrażenie, że dużo szybciej. Tam było coś o żaglach w update'cie. Zrzuć jeden żagiel, proszę. I przygotuj się na kotwicę dół. Kotwica dół!